Cześć! Wiem, że sezon wakacyjny już jest typowo za nami, natomiast chciałabym poruszyć kwestię dihydroksyacetonu i być może będzie to dla Was film, który pomoże podjąć decyzję, czy warto przedłużać swoją opaleniznę przy pomocy dihydroksyacetonu, lub też być może będzie dla Was pomocy w późniejszych latach, późniejszych sezonach wakacyjnych, dla mnie z całą pewnością. Więc doszłam do pewnego konsensusu, jeżeli chodzi o dihydroksyaceton, w końcu, bo zmagałam się z tym od wielu, wielu lat. No i jak się okazało, najciemniej pod latarnią. Jeżeli jesteście ciekawe, do jakich doszłam wniosków, no to zapraszam do oglądania dalej. Płynę w dłoń. Dihydroksyaceton jest to związek, który powoduje przyciemnienie skóry, powoduje opalenie jej w taki sposób bez użycia promieniowania UV. Więc z jednej strony jest to świetna alternatywa i świetna opcja dla osób, które chcą uzyskać ciemniejszą karnację, ale bez konieczności ekspozycji na promieniowanie UV, które jest ewidentnie szkodliwe dla naszej skóry, co zostało potwierdzone już wieloma badaniami naukowymi. Więc taki dihydroksyaceton wydaje się być świetną opcją. I dihydroksyaceton niestety nie znalazł jeszcze dla siebie w przemyśle kosmetycznym takiego zamiennika 1:1, który byłby w stanie dać tak ładny efekt i tak naturalnie wyglądający opalonej skóry. No dobra, no ale to w takim razie na jakiej zasadzie dochodzi do tego zbrązowienia skóry? Chodzi tutaj o tak zwaną reakcję Maillarda i reakcja ta powoduje przyciemnienie skóry i to jest taka sama reakcja, jaka zachodzi przykładowo podczas wypiekania pieczywa, że ono jest takie zbrązowione. No i wiecie, to nie brzmi najlepiej. Smażenie, pieczenie i skóra, czy to na pewno dla tej skóry jest dobre? Zwłaszcza, że tak wiele osób wspomina na ten temat, że po zastosowaniu dihydroksyacetonu lub ogólnie produktów z samoopalaczem, no powoduje się, że ta skóra jest bardziej wysuszona. Zaczęło mnie to zastanawiać i pierwsze wnioski, do jakich doszłam i tak naprawdę pierwsze doniesienia, jakie przeczytałam, to, że przy okazji tej reakcji wytwarza się masa wolnych rodników, które działają destrukcyjnie chociażby na lipidy naskórka, więc moja pierwsza myśl, o matko, czy to może powodować wzmożone starzenie się skóry? I przez długi, długi czas starałam się znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo no, nurtowało mnie to mocno. Ja wiem, że można właśnie podejść w taki sposób, o co nam nie przyspiesza starzenia się skóry, jest smog, no, zdarza się nieodpowiednia dieta, różne inne czynniki, choroby, wszystko może nam przyspieszać starzenie się skóry. Tak, ja wiem, natomiast jeżeli sama mogę nie dokładać pewnej cegiełki do tego starzenia, to czemu by tego nie zrobić? Ponadto zastanawiam się, czy jako kosmetolog z pełną tego świadomością potrafiłabym powiedzieć, no nie wiem, chociażby jednej z Was, tak, możesz używać sobie tego dihydroksyacetonu przez wiele, wiele lat i z całą pewnością nic się nie wydarzy. No miałabym tutaj, przynajmniej tak ja osobiście, pewne obawy, bo co innego jest, jeżeli ktoś chce tylko w sezonie wakacyjnym sobie jakiś kosmetyk tam zastosować raz na jakiś czas, a co innego, jeżeli ktoś chciałby, wiecie, zamiast eksponować się na promieniowanie UV przez cały rok lub zamiast chodzenia na solarium używać sobie takiego dihydroksyacetonu, no po prostu samoopalacza, to czy to na pewno dla tej osoby będzie dobre? I tutaj się już mi pojawiała w głowie taka lampka, tanoreksja, czyli uzależnienie od opalania, uzależnienie od tej brązowej skórki. I czy na pewno to będzie dla tej osoby dobre? Z całą pewnością będzie to lepsze i mniejsze zło, nawet biorąc pod uwagę, że tam jakieś wolne rodniki się wytwarzają, niż ekspozycja na promieniowanie UV, która... No, jest to udowodnione naukowo, że promieniowanie UV sprzyja rozwijaniu się czerniaka. I solaria przykładowo nie są najlepszym rozwiązaniem ku temu, by uzyskać opaloną skórę, bo tam ilość emitowanego promieniowania UV jest dla naszej skóry nienaturalnie duża i ta nasza skóra nie jest w stanie się aż przed tak dużą dawką chronić. Więc sprawa jest bardzo śliska i czy rzeczywiście te samoopalacze mogłabym tak z ręką na sercu polecić do tego, że ktoś chce używać ich na przykład cały rok przez kilka lat. I z tym miałam problem, żeby faktycznie odnaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. I jest taki związek, który się nazywa erytrulozą. Jest to związek, który zaczęło być o nim głośno troszeczkę wcześniej, no nie wiem, tak od kilku lat gdzieś jako zamiennik dla dihydroksyacetonu i też początkowo trochę się tej substancji obawiałam, ale dzięki uprzejmości mojego znajomego, który miał okazję przebadać erytrulozę w warunkach laboratoryjnych, okazało się, że erytruloza nie ma takich właściwości, które by powodowały wzmożone powstawanie tych wolnych rodników, czyli rzeczywiście jest opcją
bezpieczniejszą dla skóry i dużo osób też używając erytrulozy to wspomina, że skóra jest lepiej nawilżona niż po dihydroksyacetonie, no ale niestety ten efekt opalenizny nie jest tak satysfakcjonujący. Ta opalenizna jest bledsza, nie utrzymuje się tak długo, nawet jeżeli używa się tego erytrulozy przez systematyczny czas, to nie jest to taki efekt jak po dihydroksyacetonie, więc wciąż nie udało mi się znaleźć czegoś, co mogłoby dihydroksyaceton zamienić jeden do jednego. I z drugiej strony jest to opcja bardzo kusząca, ale wciąż z ręką na sercu, czy ja bym była w stanie naprawdę powiedzieć, że ten produkt jest całkowicie nieszkodliwy, nie będzie przyspieszał starzenia się skóry i na pewno nie spowoduje żadnych negatywnych reakcji przy tak długotrwałym, całorocznym stosowaniu. No wciąż po prostu zostawało to dla mnie zagwozdką i dzięki uprzejmości jednej znajomej mi osoby, której bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, bo pytałam wielu osób, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na ten temat i naprawdę też nikt nie potrafił mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi. I właśnie jedna w końcu osoba dopytała, gdzie trzeba osób, które zajmują się produkcją między innymi dihydroksyacetonu jako surowca za granicą, więc umówię Wam, czekałam też na tą odpowiedź długo i bardzo się cieszę, że tej osobie udało się dotrzeć do takich informacji, ale słuchajcie, zostałam uświadomiona w sposób tak oczywisty, że przecież jeżeli chodzi o dihydroksyaceton, to on działa tylko i wyłącznie na poziomie warstwy rogowej naskórka i nie przenika nigdzie głębiej. A jeżeli chodzi o warstwę rogową naskórka, to tam nie ma jądra komórkowego, nie ma DNA, nie ma telomerów, więc nie ma możliwości, działając tylko i wyłącznie na samą warstwę rogową, by działało to przyspieszająco na starzenie się organizmu. Ja się śmieję, że faktycznie najciemniej pod latarnią, bo jest to tak oczywista oczywistość, jak pod tym kątem na to spojrzałam. Czyli tak, dihydroksyaceton faktycznie on wywołuje to, że powstają wolne rodniki w skórze, natomiast ze względu na to, że działa tylko na warstwę rogową, to co te wolne rodniki mogą uszkodzić? Przede wszystkim lipidy naszej skóry, no i właśnie tą warstwę rogową naskórka. Stąd może być taka kwestia, że czujemy większe wysuszenie skóry, składa się to wszystko w ładną całość, ale jeżeli chodzi o takie długotrwałe stosowanie i przyspieszenie się starzenia, no to ta substancja nie powinna mieć na to wpływu. I tą odpowiedzią czuję się całkowicie usatysfakcjonowana. Kwestia tego, czy będziecie stosować dihydroksyaceton, czy ja się na to kiedyś zdecyduję wypróbować, no chyba też nie wiem, czy ja bym chciała coś takiego, co nam skórę wysusza, polecać i pokazywać i tak dalej, ale przynajmniej mam już pewność, że wysuszenie skóry może zaistnieć, ale przyspieszone starzenie nie powinno. Mam nadzieję, że ten film też i dla Was był pomocny i pomógł Wam usystematyzować pewne informacje. Dajcie mi o tym koniecznie znać. Też dajcie znać, czy Wy używacie takich produktów samoopalających, czy na przykład tylko w jakimś sezonie letnim, może przez cały rok, który polecacie. Jestem ciekawa Waszych opinii, doświadczeń. Na pewno będzie to dla mnie pomocne na przyszłość, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat różnych ciekawostek kosmetycznych, no to dajcie subskrypcję, zostańcie ze mną na dłużej i wpadajcie też na Instagram, bo tam się można bardziej pośmiać z różnych około kosmetycznych i około urodowych sytuacji. Do zobaczenia, cześć!